Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry 60 sekund, moi drodzy. Znajdujemy się w bunkrze, ponieważ nie włączyłem nagrywania, nie mówiłem do siebie. Spoko, pozdro 600, wiesz co chodzi, a widzu, możesz zostawić łapkę w górę, jeżeli podoba ci się seria 60 sekund oraz komentarz, a my sobie kontynuujemy historię. Słuchajcie, no muszę tu zacząć, widzicie co tu się dzieje? Mamy wszystkie możliwe przedmioty, tak jakbym to jest najlepiej, to zebrałem takiego runa waluem, słuchajcie, tak się wszystko ułożyło, że mówię, no niemożliwe, słuchajcie, wszystko jest, jest zupa, jest żarcie, patrz, powiedz, cztery wody, pięć puszek, tego wszystko jest. I mówię, jeżeli teraz, słuchajcie, nie przetrwamy runa, to ja nie wiem, kurde, co wtedy, no, nie wiem. Więc powiem wam szczerze, że no, to jest ten runik, który nam się udaje. Najzwyczajniej w świecie. Dlatego tutaj zaczynam odcinek. Sorry, że nie tego. Normalnie wyłączyłem przez szybanek nagrywanie, bo miałem zepsute przechwytywanie ekranu na chwilkę, zepsułem. I mówię, a dobra, to zacznę od nowa. I się naprawiło nagle i zapomniałem włączyć nagrywanie, nie? I taki, słuchajcie, kwas wyszedł. Pragnienie na razie. Mówiłem już w poprzednim odcinku, że tego, że ostatni odcinek, ale ta gierka strasznie wciąga, ale mam dla was ciekawostkę. Ale w tak niewielkiej przestrzeni człowiek czuje każdy zapach. Powinniśmy się pozbyć przykrego zapachu. Chyba tak, wydaje mi się, że to był ten event, że tak. Albo i nie. A, to był event, gdzie mi się radio psuło. Niedobrze. No bez radio mamy taki problem, że wydaje mi się, że musimy przynieść radio. Więc wypuszczamy kogoś na ekspedycję, bo radio musi... A ja nie dałem im wody. Dobra, słuchajcie, widzowie. Mam dzisiaj do was ciekawostkę, nie wiem czy wiecie, ale kiedyś się mówiło, że na przykład jak latają jaskółki na dół, to zwiastuje, że będzie deszcz. Dzisiaj zainteresowałem się, słuchajcie, tematem, ale nie ze względu na jaskółki, tylko ze względu na to, że zacząłem się zastanawiać, dlaczego nie ma owadów. I okazuje się, że owady latają nisko, jak wchodzi ciśnienie, bo owady są małe i przez to, że robi się wilgotno, siada im na skrzydłach na przykład kawałki wody. Przez te owady zaczynają latać nisko. A przez to, że owady zaczynają latać nisko, jaskółki, które na te owady polują, również zaczynają latać nisko. Więc de facto to owady zwiastują deszcz. Tak, a słuchajcie, ciekawostkę się dzisiaj dowiedziałem. Teraz przypadkiem zamknę OBS-a, że mi myszka wychodzi poza ten. Ale dziwne. Nie wiem, czemu to tak chciała. Czegoś nam tu brakuje, bo myśleliśmy, hałas wentylatora jest. Pomyślmy, hałas wentylatora jest. Dziwne hałasy dochodzące z rur są. Piekielne zawodzenie z zewnątrz jest. No tak, Dolores się nie odzywa. Trzeba się dowiedzieć, o co z nią chodzi. No tak, wydaje mi się, że dobra rozmowa zawsze tam pomaga, nie? Dobra, głód, głód, głód. Na razie nic nie robimy. Kurczę, mogę z tą wyprawą zaczekać, aż ktoś będzie chory. I wtedy. Ale jak już zrobi, jak już jest, jest jak jest, widzowie, o. Pragnienie głód, pragnienie głód, pragnienie głód. Powoli kończyna się cierpliwość, rzucić okiem na zewnątrz, by sprawić, że w okolicy się coś święci. Już mieliśmy przekroczyć próg, gdy nagle z ciemności błysnęła para zwierzęcych ślepi. Ostatnio użyłem broni i to wyszło, natomiast może użyję tym razem latarki, zobaczymy co się stanie. Kurwa, ja eksperymentuję, znam dobrą odpowiedź, to użyję se latarki, bo to ja robię, ale widzę, że chyba nie jest najgorzej. Złapaliśmy latarkę, kurczę. To są moje pierwsze słowa, które dzisiaj w ogóle jak nagrywam i wstaję, więc mam nadzieję, że mi wybaczycie. Zapaliśmy latarkę i zdecydowaliśmy sprawdzić, co się takiego się na nas czai. Co za zaskoczenie. Był to pies, biedne zwierzątko. Nie, to wtedy byśmy karabinkiem psa strzelali? Biedne zwierzątko wygląda
nas wymęczone, więc ugościliśmy go w schronie. Na razie nie wrócił, ale może jeszcze nas odwiedzić. O, proszę. Ja widziałem tego psa, ale widziałem go w Reatomized. Nie wiem, czy tu jest też. Dobra. Wątek z psem, proszę bardzo. Powietrze w tym cholernym skronie sprawia, że nie nadaje się już do oddychania. W ciągu ostatnich kilku godzin sytuacja uległa gwałtownemu pogorszeniu. Być może szwankuje nam wentylacja, a może coś się zacięło. Jeśli tak się stało, musimy prędko zabrać się za naprawę. No chyba poradnik młodego skauta. Okej, okay, jest zmęczona. Ale jest... Oj. No Ted musi iść w takim razie na wyprawę tutaj. Szukanie rad w poradniku młodego skauta wydawało się bardzo dobrym pomysłem. Myślimy, że skoro książka jest wypełniona instrukcjami, spis treści został napadnięty przez chmary w ciężkich... O kurde, ciężkie zmutowane insekty. Muszę pamiętać. Dwa woda, jedna zupa, minus maska. Niedobrze. Okej, okay, czyli następnym razem, jak będzie ten event, to już chyba drugi raz się natknąłem na ten event. Albo trzeci, zawsze zepsułem. Kurczę. Trzeba pamiętać, że wtedy trzeba popsikać. Niech Ted idzie, bo bez chory i zaraz wszystkich tu zarazi. O! No to nieważne. Bez jedzenia nada się prze... Kurwa, no jak z głodu zmarł? Wygłodzenie. Ja pierchruper, no nie wierzę, widzowie. Nie dałem mu jeść i zmarł. Było napisane? Pewnie było i wszyscy teraz. Ja ale z siebie nobiest. Ale ze mnie nobiest, powiem wam. Ty idziesz i ty weźmiesz nic. O, walizkę weźmiesz. Ajajajajaj. O kurwa. Dlaczego tak? Widzowie, i tak to się żyje. Tak to się żyje. Potrzebujemy radia, żeby być... Żeby być, słuchajcie, na bieżąco z transmisjami, to prawda. Natomiast nie posiadam radia. Nie mamy, niestety zepsuło się, ale żem dwa eventy sknocił. Pierwszy z robalami w ścianie, drugi z radiem. Znaczy pierwszy właściwie z radiem, drugi robale w ścianie. Ajajaj. Głód. Głód. Widzimy, że Dolores... Głodłata bestia. Dobrze, że nie... Obciążymy naszych delikatnych serc dietą z tłustych hamburgerów. Bo był to tylko nasz psi przyjaciel, a nie jakiś mutant. Dobry piesek, wygląda na głównego. No dajmy mu co nie mamy. Co się stało? Pierwszy raz widzę events. Psiarnia wróciła do formy po niecałej godzinie. Nie wiemy co dokładnie jest w tej zupie, ale psia krew. Musi to być coś naprawdę dobrego. Zdecydowaliśmy nazwać psa jedynym słusznym wyborem. Był to Pancake. Pancake do nogi. Dobry z ciebie pies. Prawda? Pancake został dla mnie na jakiś czas, a następnego ranka już go nie było. Jesteśmy jednak pewni, że do nas wróci. Okej. Okay. Głód. Głód. Czyli jeszcze nie dajemy. No nie jest dobrze. Mam nadzieję, że Dolores teraz wraca. Oj. To mam nadzieję, że wraca następnego dnia. Pragnienie głód. Pragnienie głód. Ty. Może damy komuś w sumie apteczkę. Chociaż ja bym z tą apteczką, słuchajcie, poczekał do końca, nie? I najlepiej dał Dolores, jak będzie jeszcze chora. Tak byśmy zrobili. Więc tutaj nic nie daje. Co to było? Szczur? Szczury są zazwyczaj mniejsze od kotów. A ten podwójny ogon? Nie możemy pozwolić, by ta kreatura dostała się do naszych zapasów. Tu sobie to zniszczę, a siekierą czy zniszczę? Nie ma Dolores. Nie zniszczyłem na szczęście. Nasze puszki są bezpieczne i nieszczęśliwe dla tego kudłatego mutanta. Ojej. Gromada lekarzy. Okej, zaraz będzie ogarniane. Odwodnienie, głód.
Podnienie, wygłodzenie, czyli tymi wszystko. A tutaj coś takiego chyba, nie? Tak. Zobaczymy, co tu się dzieje. Gromada lekarzy zapukała dziś do drzwi naszego salonu, prosząc o wsparcie uzupełnienia ich apteczek. Twierdzą, że organizują szpital polowy. Nie wątpimy w ich prawdomówność. Mają kitle, a nawet stereoskopy. No dobra, dajmy im. Gorzej, jak się odwdzięczą apteczką, a możemy tylko trzymać jedną. Wróciła Dolores i Dolores jest chora, ale Dolores wyleczymy. Wygłodzenie? Głód, choroba. Gdy zapytaliśmy o ich legitymację, wszyscy stwierdzili zgodnie, że zostawili je w kieszeni innych spodni. Droga zaprowadziła nas do pobliskiego szpitala, który pomimo dość ciężkiej uszkody wciąż zdawał się stać prosto. Mamy zupę, mamy wodę, niestety nie mamy tego. Niestety nie mamy tutaj, walizka została stracona. Wygłodzenie, głód, czyli ty dostajesz jedzonko tylko. Ty jedzonko, ty nic, chyba nie, głód, nic. A ty dostajesz Dolores apteczkę. Tak to zrobimy. Gdy bomba atomowa starła naszą okolicę z powierzchni ziemi, wydawało się, że telefony. Właśnie, odebrać telefon, dobra, no, ty pójdziesz, czemu by nie. Dzień 19. Dolores jest zdrowa. Świetna jest to informacja. Wydaje mi się, że to dobrze. Natomiast musimy naprawić radio. Co? Jak to Mary Jane? Jak opuściła nas chrom bez słowa? Nie rozumiem. Ja zakładam dzieci, kurwa, w każdym odcinku, no. Przecież jak tak bardzo chcę wyjść i przegrać, wygrać tą grę, no w sensie przejść i przetrwać. Głód, choroba, głód, zmęczenie. Ja pierdolę, dzieci muszą mieć więcej, to skąd ja to niby miałem wiedzieć, ty? Nie mamy apteczki, ale mamy Timiego, który idzie na ekspedycję, bo tutaj trzeba radyjko zebrać. Mam nadzieję, że Dolores nie zostanie. Zarażona, pragnienie głód, pragnienie wygłodzenie. Nie no, jestem takim nobem w tą grę. Nie wytrzymię. A cały czas liczę na to, że mi się uda, naprawdę. Szczerze w to wierzę, że w końcu mi się uda przetrwać tą gierkę. Tylko ja chyba zagładzam dzieci niestety. I one se uciekają, a to jest słabo trochę mi się wydaje. Kurwa mać! Jeszcze lag jest. Halo? Ale jaja widzowie. Witam, witam, witam z powrotem. Nie wiem co tu się stało ogólnie. Nie wiem, chyba, czy był lag? 13 minuta, ja muszę sobie zapomnieć, ale giera mi się zlegowała, kompletnie. No nic. Dobra, kontynuujmy. 21 dzień był chyba, nie? Mam nadzieję, że na tym taki dzień będzie. Dzień 21. Dobra. Niestety Dolores była chora i skończyłem na kurwa mać chyba, nie? Odwodnienie, głód, wszystko jest, niestety. Usłyszeliśmy szczekanie, momentalnie zerwaliśmy się z miejsca. Tym razem mieliśmy rację, to Pancake. Wrócił, ale nie chciał wejść do środka. Wydawał się niepokojny i najwyraźniej chciałbyśmy podążali za nim. Czy powinniśmy zabrać ze sobą jakiś sprzęt? No myślę, że... spluwę. Spluwa była potrzebna? Nie, chyba. Jak to się mówi, lepiej dmuchać na zimne. Karabin wydawał się być rozsądnym wyborem na jakikolwiek spacer. Nie spodziewaliśmy się jednak spotkać grupy bardzo impulsywnych ludzi z bronią, którzy najpierw strzelają, a potem zadają pytania. Póki wystrzał wystarczyły, by bankę wystraszył się i uciekł. Nam udało się wycofać, wrócić do schronu bezpiecznie, ale on już się nie pojawił. Okej, okay, czyli broń daje nam taki ending, warto zapamiętać. Głód. Kurde, masz jedzonko i wytrwaj. Albo dostaniemy na głowę, albo ten schroniarz roi się od małych insektów. To pająki. Pająki chyba dało się... scoutem. I się scout nie rozwalał. I to był chyba dobry, tak. Wydaje mi się, że to jest dobre. Tak. I od razu jedzonko jeszcze mamy, zajebiście. Damy jedzenie. Może wyzdrowieje.
Czekamy aż tamta laska wróci, chociaż możliwe, że gdzieś już było napisane, że ona nie za bardzo wróci. Oj, oj, oj. Kwaśno ni. Laska, czy tam ktoś poszedł, nie? Kogoś wysłaliśmy. Chyba, że ją wysłali. Nie. Nie pamiętam, kurde. Pragnienie, głód. Dobra, dajemy jej full pack, nie? No nie mamy właśnie, kurde, apteczki. Ani radia, nic nie mamy. O nie, świruje. Odwalaj, choroba, szaleństwo. Niedobrze, widzowie. Potrzebujemy, nie wiem, pancake'a. Dasz radę. Choroba, szaleństwo. No nie mamy radia niestety, nawet żeby tu przetrwać. Szanse na przetrwanie są strasznie niskie. Procentowo każdy kolejne kliknięcie w prawo to jest procentowo coraz gorsze tutaj niestety. Coraz mniejsza szansa na to, by przetrwać. Jeśli chcemy być na bieżąco, no ja wiem przecież, ale co mam zrobić? No nie wyślę jej przecież nawet. To jest, nie może stąd wyjść, to bilet w jedną stronę przecież. Śmietnik jest przeładowany. Wygląda na to, że ogarną się dziwnie błyszczące wielkie insekty. Czerwoje... No chyba to, nie? Poradnik? Nie wiem. Poradnik młodego skauta? Wydaje mi się, że na insekty... Tego, psikajdło. Będzie okej. Okay. Metaforyczna kula świsnęła nam... tak, mam nadzieję, że... Tak, kryzys został zażegnany, okej. Okay. Choroba, zmęczenie, strudzenie. Dziś znaleźliśmy liści, które najwyraźniej pochodzi od jakichś innych ocalek. Twierdzą, że są nastawieni pokojowo i chcą nas lepiej poznać. Pytają, czy zechcielibyśmy wysłać jedną osobę. No dobra. Okej. Okay. To prawda, to wszystko prawda. Wciąż na tych pustkowiach ludzie tacy sami jak my. Stawiliśmy się o umówionej godzinie i zostaliśmy powitani przez grupę sympatycznych ocalałych. Okej, okay. Skontaktują się z nami ponownie. W ogóle, a teraz mi się przypomniało, że w Falloutie cały czas, bo nigdy tego nie naprawiłem, to może teraz jest okazja, jeżeli ktoś oglądał Fallouta, to słuchajcie, całą gierkę Fallouta mówiłem słoneczne pustkowia. Kurde, później się okazało, że to nie są słoneczne pustkowia, tylko to są stołeczne pustkowia, a nie słoneczne pustkowia. Jak pisałem słoneczne pustkowia, to za każdym razem mi w Google poprawiało na stołeczne. Ja mówię, słoneczne Fallout, a tam zawsze było stołeczne. Ja mówię, o wow. Chyba wszystko zepsułem. Cały czas mówiłem złą nazwę na stołeczne pustkowe, mówię słoneczne pustkowe. Ale zgaduję, że nie tylko mi się pomylił. Zmęczenie, strudzenie, nic jej nie dajemy. Kilka dziwnych oznaczeń, które wyglądają na dorysowane. Ktoś dodał wskazówkę w naszej okolicy. No nie wiem, no wydaje mi się, że trzeba zwiada walność, że jakby... Problem jest taki, że jak my chyba wychodzimy i nie mamy kłódki, a mamy kłódkę. Właśnie, że wychodzimy, to trzeba zamknąć bunkier. Pomimo otaczających nam ponurego postapokaliptycznego świata, zabawa w poszukiwaniu skarbów dostarczyła nam wiele rozrywki. Wskazówki doprowadziły nas do starego drzewa, a w drążonym pniu znaleźliśmy warcaby. Co za łup. Łup, łup. Głód, choroba, szaleństwo, zmęczenie, strudzenie. Głód, pyk. No nie możemy niestety. Pamiętajmy jezioro. Okej. Okay. Proszę, no nie koniec. No ale się trzymamy nieźle, wam powiem. W sensie... Wycieńczenie, szaleństwo, zmęczenie, strudzenie, wszystko. A jednak się udaje. Niesamowite. Kto zostawił w pozostałościach naszego podwórka wiadomość? Karka jest zapełniona dziwnymi symbolami i cyframi. Wygląda na to, że to jakiś szyfr. Dolores zaspali się, żeby go złamać. Trudno powiedzieć, ile to zajmie. I czy jest warte zachodu? Czy Dolores ma złamać ten szyfr? Tak. O, wow. O, to jest znowu się w robota zamienił. Pragnienie, wycieńczenie, szaleństwo, zmęczenie, strudzenie, pićku. Dolores bez wahania rzuciła się w wir pracy nad szyfrem. Jest tak skoncentrowana, że ledwo reaguje. Oby ta wiadomość była warta. Wygląda na wymęczoną. A nie wiemy, co było w wiadomości, tak?
Przed wybuchem nasze miasteczko było bardzo przyjaznym miejscem. Jeden z mieszkańców był staruszek Jim, który czasem kuśtykał obok naszego domu. Okazuje się, że żyje, ma się dobrze i wciąż gdzieś tu mieszka. Nie, a w, i wciąż nie ma gdzie mieszkać. Niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają. Wygląda to, że całkiem się za nami stęskni. Od kilku godzin puka do naszych drzwi. Czy chcielibyśmy kupić kamień? Pewnie, że tak. Okej. Okay. Co się stało? Stary Jim zawsze był dla nas przemiły, więc bez wahania otworzyliśmy drzwi. Wyczęga mrugnął do nas i powiedział, że pierwszy kamień jest za darmo, co bardzo nas to ucieszyło. Dobrze jest mieć porządny kamyk, a nie zdecydowalibyśmy się chyba oddać za niego żadnych zapasów. Nawet jeśli naprawdę przynosi szczęście. Zapas palenizny. Panice zerwaliśmy się z łóżek, ale okazało się, że był to pożar kontrolowany. Mniej więcej od kilku dni pracowicie tworzyła prawdziwą instalację artystyczną z naszych kart. Zaczęła się od pojedynczego domku, ale zatrzymała się dopiero, gdy wykorzystały całą talię. A w kącie schronu stało małe karciane miasteczko. W nocy Dolores podłożyła ogień i spokojnie oglądała ten mały pożar. Zapytaliśmy ją, dlaczego rzuciła nam tylko objęto spojrzenie godne seryjnego mordercy i odparła, że niektóre kobiety chcą tylko patrzeć, jak świat płonie. Monka Giga. Wycieńczenie, obłąkanie, strudzenie. Proszę, ratunek. Nie możemy, nawet nie mamy radia, żeby cokolwiek zrobić. Musi ktoś tu zapukać. Ale mamy psa, mamy sąsiada, mamy las, mamy lekarzy, mamy rodzeństwo znowu. Ktoś musi nas uratować. Musimy dać sobie radę. Wycieńczenie, obłąkanie, strudzenie. Łamanie szyfru kosztowało nas sporo dni i z tych cichych przekręt, ale Dolores dopięła swego, niesamowite. Notatka dokładnie opisuje trasę do tajemniczego miejsca. Wiadomości wyraźnie stały, że Dolores musi się zjawić sama. Idziemy. Jakby nie mamy... Musimy iść. Koniec. Enigma! Kurwa! Już dostałem osiągnięcie i myślałem, Dolores powróciła pełna blasku i obładowana zapasami. Okazuje się, że aktorką wiadomości była jej stara znajoma Peggy. Peggy rezydowała obecnie wraz z paroma innymi koleżankami. Dolores w innym bunkrze, kiedy razem pracowała jako sekretarki jeszcze przed zamąż pójściem. Przynajmniej tak twierdziła Dolores. Aż ciekawe, jak mało wiemy o tym czasie w jej życiu. Skryta z niej osoba, ale znajomości zawierała solidne na całe życie. Zapasami natomiast nie pogardzimy, na pewno się przydadzą. Odetchnęliśmy z łódką, gdy po prowadzie zapastyliśmy nasz schron, wciąż zamknięty i nie naruszałem. No prawie, kłódka nosi ślady próby włamania. Na szczęście tym razem powstrzymała włamywaczy. Kurde. Choroba postępowała gwałtownie i Dolores czuła się gorzej z dnia na dzień. Ja pierszruper, widzowie, no. Znowu się nie udało. Wszystko by mi się udało, gdyby nie ta choroba, która na każdym razem choruje. Dlaczego tak się dzieje? Jak przejść tą grę? Przecież to jest niemożliwe. Mandzio. Kurwa. Karolek, proszę was. Pomocy. To jeszcze nagrywa 60 sekund. Takich starych ludzi. Blołek jakiś na pewno. Rezi. Na pewno oni nagrywają. Pomocy, proszę was. Napisz mi, jak mam przejść tą grę. Bo ja nie umiem w grę. Ale widzowie, kwaśno jest. Ruch do tyłu? Aha, że tu biega. A, bo to jest bieganie, tak. Ja pierchuper, widzowie. No nic, no widzimy się jutro. Byłem przekonany i tak szczęśliwy, że dzisiaj nam się uda przejść to, ale widzę, że niekoniecznie. W każdym razie możecie zostawić lajka, jeżeli podoba wam się seria.